Dzień dobry, witam Was z mokrego lasu, bo wczoraj przychodziły nad nami potężne burze z piorunami oraz ulewnym opadem deszczu. Także w lesie jest wszystko całkowicie mokre, ale mamy dzisiaj słoneczny dzień, więc światło pięknie odbija się na mokrych liściach i klimat jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny. Dzisiaj chciałem pokazać Wam pewien patent, pewne rozwiązanie, które podpatrzyłem na jednym z angielskojęzycznych kanałów. Jest to rozpałka wykonana z metodą domową, oczywiście wykonana z wyprasek po jajku plus parę dodatków. Na filmie prezentowało się to super fajnie, bardzo ładnie i długo płonęło. No i twórca tamtego materiału zapewniał również, że jest to w 100% wodoodporna rozpałka, także idealna na to, by była zawsze z nami gdzieś tam w plecaku i w sytuacji, gdy wszystko jest mokre, chociażby tak jak dzisiaj, gdy sprzęt nam zmoknie, mamy coś, co możemy wykorzystać do szybkiego, pewnego rozpalenia ogniska. Nie testowałem tego rozwiązania jeszcze, wykonałem je wczoraj w domu. Dzisiaj przyjechałem do lasu, żeby to sprawdzić. No i oczywiście pokazać Wam, jak to malutkie coś wykonałem. No i czy to rzeczywiście się sprawdza tak, jak na tamtym filmie, o którym opowiadałem, wyglądało. Zaczynamy! To może na początek parę słów o tym, jak takie maleństwo, taką małą rozpałkę awaryjną wykonać. Zaczynamy od wycięcia takiego niewielkiego kieliszka z wypraski od jajek. Takich wyprasek, w których kupujemy jajeczka zamykanych chociażby, ale myślę, że te otwarte również mogłyby być. Wycieramy taki kieliszek, no i do środka wkładamy materiały łatwopalne. Ja włożyłem tutaj wiórki po cięciu drewna piłą. Włożyłem tutaj takie zeskrobane wiórki z kawałka drewna. Takie jak powstają podczas jakichś projektów buszkraftowych, gdy jesteście w terenie. Po prostu nie wywalamy tego, nie zostawiamy w tym, tylko zabieramy ze sobą do domu i zostawiamy do wysuszenia, jeśli namokły. I takie drobne ścinki drewna również tu umieściłem. Na to wszystko poszła jeszcze kora brzozy, te najdelikatniejsze elementy kory brzozy, z wierzchu kory. Takie w palcach lekko zmieliłem, żeby stały się jeszcze bardziej podatne na złapanie iskry i płomienia. I na samą górę do tej mikstury dodałem taki zmiętolony, podarty sznurek konopny. Wykonałem z niego takie małe obłoczki. No i to poszło na samą górę i całość zalałem woskiem, a właściwie parafiną z składów do zniczy, ale może być to również roztopiona świeczka. Generalnie no, musi być to wosk roztopiony, którym zalewamy ten oto mały przedmiot. Ja zrobiłem jeden błąd. Nie pomyślałem o tym, wykonując te rozpałki. Należałoby przed zalaniem woskiem obłożyć to folią aluminiową, taką spożywczą, bądź obkleić jakąś taśmą, taką budowlaną, nie wiem, tą taką srebrną czy czarną, tą mocną, po to, żeby wosk wypełnił nam to wszystko, a nie wypływał na zewnątrz. No, ja tego nie zrobiłem. Jak widzicie, wosk przeniknął przez tą tekturę, z której wypraska do jajek jest zrobiona. No i sporo tego wypłynęło na blat. A przy okazji wypełnienie całości było znacznie trudniejsze. Także myślę, że następnym razem, jeśli ta podpałka rzeczywiście się sprawdzi, następnym razem będę wykonywał to właśnie tą metodą. No dobra, to tyle. Jak widzicie, nie jest to skomplikowane, jak najbardziej do wykonania w domu. To teraz może sprawdźmy, czy da się to rozpalić, jak długo to płonie i jak to płonie. Czy płonie to
mocno i stabilnie, dzięki czemu możemy nad tym spokojnie, właśnie w warunkach takich awaryjnych czy mokrych, rozbudowywać nad tym ognisko. Sprawdźmy to. Jeszcze tego nie rozpalałem, więc sam jestem ciekaw, czy to wszystko rzeczywiście zagra tak, jak widziałem na tym filmie produkcji amerykańskiej chyba. Zacznijmy od zeskrobania odrobiny tego wosku i wydobycia tych elementów, które mają złapać płomień. Te drobne włoski ze sznurka jutowego oraz moja kora brzozy, którą tutaj dodałem. Powiem szczerze, że mam pewną wątpliwość co do możliwości rozpalenia tego krzesiwem, bo tak się troszkę obawiam, że ten wosk, którym to wszystko zalałem, skutecznie w tej pierwszej fazie będzie blokował możliwość rozpalenia tego od iskry powstającej z krzesiwa. No ale spróbujmy. Nie używam żadnych dodatkowych elementów zebranych w lesie, kory, brzozy, nic z tych rzeczy. Wszystko, od czego się to ma zapalić, to ma znajdować się tutaj, w tej rozpałce, no bo taki jest jej cel, że ma być źródłem ognia sama w sobie. No i na początek spróbuję rozpalić to krzesiwem. A później będziemy kombinować, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam też przygotowany stoper. Jeśli uda mi się to rozpalić, to od razu zrobimy próbę, jak długo tej wielkości podpałka płonie. Ok, udało się zapalić, słuchajcie. Co już jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. No i teraz zobaczmy, czy ten materiał, który tam jest, złapie na tyle płomień, że rozpuści wosk i będzie po prostu płonęło to już samo siebie. Włączam stoper i obserwujmy. Przed sekundką dosłownie moja rozpałka zgasła. Nie wypaliła się całkowicie. Jak widzicie, troszkę z tego kapselka jeszcze zostało, ale jest to całkowicie zwęglone. Przypuszczam, że tutaj to już jest wszystko zwęglone w procesie beztlenowym, tak jakbyśmy robili bawełnę, zwęgloną bawełnę. Płomień zniknął, ale słuchajcie, paliło się to przez 8 minut i 39 sekund, właściwie nawet przez 9 minut, bo zanim po rozpaleniu, zanim wyciągnąłem telefon, to myślę, że minęło z 15-20 sekund. Także wydaje mi się, że wynik rewelacyjny. Płonęło to stabilnym, dużym płomieniem i w tym czasie przy tak dużym płomieniu na pewno bylibyśmy w stanie rozpalić ognisko i wykorzystać tą niewielką rozpałkę do tego, żeby ten płomień stabilny w ognisku uzyskać. Ale to była sucha rozpałka. Teraz sprawdźmy, czy sprawdzi się ona rzeczywiście, gdy zalejemy ją wodą i taką mokrą będziemy próbowali rozpalić. Mam przygotowaną też kuchenkę na patyki, więc przy okazji, gdy test i próba numer 2 się powiodą, to zrobimy sobie kawę po kowbojsku. Polałem naszą rozpałkę wodą, zrobię to jeszcze raz. No ale wosk działa, woda spływa, nie widać, żeby wsiąkała w to wszystko, co tu mam.
No dobra, i spróbujmy ponownie. Zdrapujemy troszkę wosku, tak żeby odsłonić materiał, który wcisnęliśmy tam wcześniej. No jestem ciekaw, czy teraz od iskry z krzesiwa uda nam się uzyskać płomień. Dzieje się chyba to, czego się bałem za pierwszym razem, że ten wosk obklei nam to wszystko tutaj i ciężko będzie iskrze rozpalić to. No, ale próbujmy dalej. Coś było. No, się trochę paliło, ale dobra, spróbujmy z tej strony może coś oddubać. No, tym razem od krzesiwa nie chcę rozpalić się, ale mam ze sobą zapalniczkę, także sprawdźmy, czy zapalniczką uda się tą rozpałkę rozpalić. Nie, od niej dalej już kuchenkę i zrobić sobie obiecaną kawę. Zapalniczka się znalazła, ale wiecie co, polejemy to jeszcze raz wodą. Żeby rozpałka nie miała za łatwo. No i dobra, spróbujmy. Wosk już kapie.
Jak widzieliście, z tą drugą podpałką, rozpałką poszło troszkę gorzej. Nie udało się jej rozpalić krzesiwem. Z zapalniczką też nie było to takie łatwe. Dopiero jak podpaliłem jakby bok, czyli ten mój kapselek z wypraski od jajka, chwyciło to momentalnie wtedy i płonęło już później stabilnie. I właśnie od tej rozpałki rozpaliłem kuchenkę zupełnie mokrym drewnem. Także to zagrało super. To, że nie udało mi się tej drugiej rozpałki, tej drugiego testu przeprowadzić tak płynnie jak pierwszego, wynika pewnie bardziej nie z tego, że ta rozpałka zamokła, bo ona jest w 100% wodoodporna. Woda po niej spływa, woda może w niej stać. To, co jest zatopione w tym wosku, nie ma szansy namoknąć, co jest zresztą zupełnie logiczne i nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Myślę, że problem polegał w tym, że troszkę źle skonstruowałem te warstwy samej z tego materiału, który dałem do środka przed zalaniem woskiem. Sznurek jutowy u góry nie sprawdza się. Stało się to, czego się bałem przy pierwszej próbie, że po prostu będzie on tak oblepiony woskiem, że nie da rady złapać iskry i na tyle stabilnie zapłonąć, żeby wosk rozpuścić w okolicy i po prostu płonąć dalej samodzielnie. W pierwszej podpałce, rozpałce, w tym kapselku pierwszym, który testowałem, który rozpalaliśmy krzesiwem, widzieliście, że poszło to całkiem sprawnie, dlatego że u góry miałem więcej wiórków kory. I myślę, że tu jest błąd, czyli błąd jakby po mojej stronie przy konstrukcji tych maleństw. Po prostu w przyszłości na samą górę będę dawał kawałek kory, brzozy, kto wie, może nawet dotnę nożyczkami na kształt, tak żeby zrobić taki kapturek. Tak, że na miejscu, w momencie, w którym będziemy tą rozpałkę używać, rozpalać, zdrapiemy troszkę wosku z góry, rozdrapiemy korę, brzozy i ona bardzo ładnie chwyci ogień. Także wydaje mi się, że jak najbardziej fajne rozwiązanie, fajny patent, działający, dający długi, stabilny i mocny płomień, pozwalający rozpalić mokre drewno, tak jak ja dzisiaj to zrobiłem, czy użyć tej rozpałki, gdy jest mokre. To, co, o czym warto pamiętać, to wydaje mi się o dwóch rzeczach. Przede wszystkim, że przy zalewaniu woskiem, to o czym Wam wcześniej mówiłem, owinąć to folią aluminiową, żeby ten wosk po prostu nie wypływał z tej rozpałki i przy okazji nie zafajdamy całej okolicy robiąc to. I domownicy również mogą być z tego faktu bardziej zadowoleni. A druga rzecz jest taka, że należałoby to transportować też zawinięte w coś. Albo w tą folię aluminiową, albo żeby być już w 100% eko, bo ta rozpałka jest w 100% z elementów naturalnych. Także śmiało możemy ją wykorzystywać. Ale żeby właśnie być w 100% eko, to folię aluminiową można by było zastąpić na przykład, nie wiem, papierem pergaminowym, czy takim papierem do pakowania kanapek do pracy, który też powinien, tak mi się wydaje, chociaż nie testowałem tego jeszcze, powinien ten wosk utrzymać. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to było zapakowane, żeby nie rozpuściło nam się, nie roztopiło i nie zabrudziło nam innych rzeczy, które ze sobą przenosimy. Także takie małe pakunki szczelne warto by było sobie zorganizować, żeby te rozpałki nie niszczyły nam pozostałego sprzętu. Bardzo fajny patent, super, się cieszę, że dzisiaj się tu wybrałem, żeby to sprawdzić, bo na filmie wyglądało to mega fajnie, no ale robił to człowiek, który testował tę metodę wcześniej i powiem szczerze, że jak to oglądałem, miałem pewne wątpliwości, które jakby się potwierdziły przy drugiej próbie, ale wynikało to pewnie bardziej z braku mojej wiedzy i doświadczenia w przygotowywaniu tego rodzaju rozpałek. Bierzcie, korzystajcie z tego patentu. Bardzo fajna rzecz, zapewniająca nam prawie 100% szanse na rozpalenie ognia w mokrych, trudnych warunkach, gdy nie mamy czasu na porządne przygotowanie wszystkich elementów potrzebnych do rozpalenia ogniska właśnie w warunkach mokrych. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, ruszajcie w teren. Ku przygodzie.